Dobry wieczór Państwu. Dziś w medycznych rozmowach porozmawiamy o ginekologii. Między innymi o tym, że nie jest to wąska specjalizacja medyczna i o tym, co w ginekologii zmieniło się wobec pandemii COVID-19. Rozmawiać będę z wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, doktorem nauk medycznych Piotrem Kolczewskim. Panie doktorze, od kilku tygodni zajmujemy się na naszym portalu zmianami, jakie w medycynie, zwłaszcza estetycznej, spowodował COVID-19. Jak dziś wygląda ginekologia i ginekologia estetyczna? Czy nie ma problemów z dostępem do specjalistów i procedur? Czy takie problemy w pierwszych miesiącach samoizolacji nastąpiły? Sytuacja ulega wyraźnemu odmrożeniu i ilość pacjentek zwiększyła się. Natomiast to, co pozostało, to procedury, które wprowadziliśmy na samym początku tej tak zwanej pandemii, mające na celu maksymalne bezpieczeństwo pacjenta. I w przypadku, wydaje mi się, że każdego gabinetu lekarskiego, ginekologicznego, w szczególności z uwagi na bliski kontakt z ciałem pacjenta, wprowadziliśmy wiele systemowych zasad wynikających z regulacji sanitarnych. I te zasady między innymi obejmują to, że pacjentki mają wizytę co pół godziny po to, żeby one się nie spotykały w poczekalniach. Każda pacjentka, wizyta się odbywa w masce. Maskę ma zarówno pacjentka, maskę ma lekarz. Po każdej wizycie odbywa się pełna dezynfekcja praktycznie całego gabinetu, miejsca, gdzie siedziała pacjentka, miejsca, gdzie siedziała na fotelu ginekologicznym, miejsca, gdzie leżała na leżance. Także to jest totalne odwrócenie, totalna zmiana tego, co było kiedyś, co wynikające oczywiście z sytuacji, jaka jest obecnie na rynku, mająca głównie oczywiście na uwadze bezpieczeństwo pacjentki, jak i lekarza w tych trudnych czasach. Na pewnym etapie pandemii wśród zaleceń pojawiło się zalecenie przyjmowania pacjentów wyłącznie w stanach nagłych. Na pewno to zalecenie miało sens, bo my do dzisiaj nie znamy natury tego wirusa do końca. Nie wiemy tak naprawdę, jaka jest jego zakaźność i nasza wiedza, my się dopiero uczymy o tym wirusie, co zresztą pokazują nie tylko lekarze, ale również zachowanie się polityków, często skrajnie różne na przestrzeni paru dni. Niewątpliwie te pierwsze zalecenia, żeby przyjmować tylko pacjentów w stanach ostrych, miały sens z uwagi właśnie na brak tej wiedzy. A w przypadku ginekologii chodziło głównie o pacjentki, które mają, no nie wiem, silny ból brzucha ginekologiczny, krwawienie. I oczywiście można byłoby sobie pytanie zadać, no dobra, ale dlaczego ta pacjentka ma być przyjmowana w gabinecie ginekologicznym prywatnym? I tutaj już odpowiadam, no chodzi też o to, że ta pacjentka naraża się najbardziej na potencjalne zakażenie COVID-19 w szpitalu, no bo tak naprawdę główne źródło zakażeń w tej chwili to są szpitale. Czy pandemia wpłynęła na liczbę i oczekiwania pacjentek, zwłaszcza te związane z ginekologią estetyczną? No tak, ta ilość pacjentek się znacznie ograniczyła, co wynika z faktu początkowego przyjmowania pacjentek w trybie nagłym, kiedy pacjentki miały faktycznie potrzebę ratowania swojego zdrowia czy nawet życia. Natomiast w tej chwili sytuacja ulega powolnej normalizacji, tych pacjentek jest coraz więcej. I myślę nawet, że w sytuacji za parę miesięcy pacjenci będą się mimo wszystko obawiali dużych zgromadzeń ludzi, jakimi są m.in. szpitale, izby przyjęć itd. I paradoksalnie ilość pacjentów w gabinetach nie tylko ginekologicznych może po prostu wzrosnąć. Jakiś czas temu od pewnego ginekologa usłyszałam, że nie ma czegoś takiego jak ginekologia estetyczna. Ginekologia jest tylko jedna. Zgodzi się Pan z tym stwierdzeniem? Czy jednak spróbujemy pacjentom powiedzieć o podziale ginekologii? Jak już idziemy do prawnika czy adwokata, to chcielibyśmy, żeby to była osoba, która dany temat zna wyjątkowo dobrze, czyli jest specjalistą. Nie ma adwokata, który zna się na prawie karnym, cywilnym, który jednocześnie poprowadzi trudną sprawę karną i zajmie się problemami spółki cywilnej czy spółki komandytowej. Podobnie jest w całej medycynie i w ginekologii również. Jak spojrzymy na ginekologię współczesną, już pomijając położnictwo, które już nie jest elementem ginekologii, ale praktycznie oddzielną specjalizacją, to w ginekologii mamy następujące działy. Ginekologia endokrynologiczna, ginekologia onkologiczna, uroginekologia
I ginekologia plastyczna się, można powiedzieć, wykluwa z połączenia ginekologii operacyjnej, funkcjonalnej, medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej jako, nie powiem, że nowy twór do końca, ale powoli się staje tym nowym takim, nową dziedziną. Mamy nowe podręczniki dotyczące ginekologii stricte plastycznej. Tłumaczyłem taki podręcznik Michaela Goodmana. Napisałem z kolegami podręcznik Ginekologia plastyczna, techniki małoinwazyjne. Od wielu lat odbywają się kongresy z zakresu ginekologii plastycznej. Publikujemy, jestem redaktorem naczelnym kwartalnika Ginekologia plastyczna rekonstrukcyjna. Zatem tutaj stoję na stanowisku, że jednak funkcjonuje taka dziedzina ginekologia plastyczna. Są na to bardzo twarde dowody i jestem w stanie dyskutować z kolegami, koleżankami, którzy mają inne zdanie, przekonywać ich do tego, że jednak mam rację. Więc może doprecyzujmy, czym konkretnie zajmuje się ginekologia estetyczna i ginekologia plastyczna? Można powiedzieć ogólnie, że zajmuje się poprawą estetyki, wyglądu, ale również funkcji, bo w ginekologii z uwagi na specyfikę narządu płciowego zewnętrznego, bo zewnętrznym narządem płciowym zajmuje się ginekologia plastyczna, często poprawa funkcji i poprawa estetyki jakby już się ze sobą łączą. Wyobraźmy sobie pacjentkę, która ma przerośnięte wargi sremowe. Przerost warg sremowych mniejszych to nie jest tylko problem estetyczny, ale najczęściej problem funkcjonalny. Te pacjentki często przez wiele lat borykają się z nadmiarem tkanki, które przeszkadza im w seksie, w aktywności fizycznej, w higienie itd., itd. Teraz zabieg operacyjny polegający na chirurgicznej redukcji tych warg spowoduje poprawę estetyki, ewidentnie widzimy to na co dzień, ale te pacjentki donoszą o tym, że ich całe życie w zakresie fitnessu seksualnym uległo zmianie właśnie dzięki temu zabiegowi. Także tutaj należy spojrzeć na ginekologię plastyczną czy estetyczną w takim bardziej całościowym podejściu, ale z drugiej strony można dokonać pewnego podziału, który w Polsce funkcjonuje i który jako członek i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej podtrzymuje, że ginekologia tak estetyczna dzieli się na ginekologię plastyczną i ginekologię estetyczną stricte. I o co chodzi? Ginekologia plastyczna, podobnie jak chirurgia plastyczna, stosuje techniki operacyjne chirurgii tradycyjnej, polegające na poprawie zarówno funkcji, jak i wyglądzie narządu. Zatem operacje tego rodzaju jak liposukcja wzgórka łonowego, chirurgiczna redukcja warg sremowych mniejszych, chirurgiczna redukcja warg sremowych większych, plastyka tylnej ściany pochwy, plastyka krocza byłyby zabiegami z zakresu ginekologii plastycznej. Natomiast zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej, przepraszam, to zabiegi z użyciem technologii opartych o energię, więc wszelkie lasery, radiofrekwencja, HIFU, kwasy hialuronowe, nić liftingujące i wiele, wiele innych należałyby do zakresu ginekologii estetycznej. I proszę zwrócić uwagę, jakimi narzędziami ta dziedzina nowa dysponuje. To już nie jest tylko labioplastyka, ale to jest wiele złożonych zabiegów, mniej lub bardziej inwazyjnych, których celem jest poprawa zarówno, i to podkreślę, funkcji, jak i wyglądu narządów płciowych zewnętrznych kobiet. A jakie zabiegi ginekologii estetycznej są w Polsce najpopularniejsze? W takim rozumieniu postrzegania pacjentów wydaje się, że takim zabiegiem, który nierozłącznie związany jest z ginekologią plastyczną, jest labioplastyka, czyli redukcja chirurgiczna warg sremowych mniejszych, nazywana bardziej precyzyjnie labiominoroplastyką. Ale tak naprawdę, przynajmniej w mojej praktyce i w rozmowach z kolegami, tym zabiegiem jest plastyka pochwy i krocza. Z czego to wynika? Problem przerośniętych warg sremowych mniejszych dotyka niewielkiego procenta pacjentek i nie jest tak rozbudowany jak problem zabiegu naprawczego w obrębie pochwy i krocza, który dotyczy pacjentek głównie po porodach, a zdajemy sobie sprawę, że populacja tych pacjentek jest naprawdę duża i część tych pacjentek wymaga po prostu zabiegu operacyjnego.
Estetyka wydaje się takim słowem kluczem w przypadku zabiegów ginekologii estetycznej, bo pacjentki poddając się zabiegom oczekują nie tylko poprawy jakości życia, poprawy zdrowia, ale też i to w zasadzie w znacznej mierze poprawy wyglądu okolic intymnych. W internecie pojawia się jednak komentarze, że często takie zabiegi to po prostu zabiegi z próżności. Wydaje mi się, że to pojęcie próżności raczej nie wchodzi w rachubę. Z prostego punktu widzenia, te pacjentki najczęściej mają problem. To nie jest tak, że ona przychodzi i mówi, wie pan co, tutaj mam po lewej stronie trochę krzywo, chcę, żeby było prosto. Ale jak spojrzymy sobie nawet w internecie na problem przerośniętych warg stromowych mniejszych, to może być to naprawdę duży problem. Jak spojrzymy na problem wiszącego wzgórka łonowego u pacjentek otyłych, które się odchudziły, to również jest to duży problem estetyczny, nieraz funkcjonalny, gdzie mamy narzędzia, które mogą w tym zakresie bardzo wiele pomóc. Także oczywiście ja rozumiem Pani intencje. Chodzi o wyłapanie pacjentek, które tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, przeginają w zakresie swoich oczekiwań. I te pacjentki doświadczony lekarz wyłapie, bo nawet w chirurgii plastycznej widzimy grupę pacjentek, które operacje powtarzają, poszukując jakiegoś ideału. No i w tym momencie trzeba umieć powiedzieć nie, tłumacząc pacjentce, nieraz z pomocą nawet psychologa, że ten kierunek jest niewłaściwy. Lekarz zajmujący się ginekologią estetyczną powinien być odrobinę artystą, bo w przypadku tych zabiegów detale przecież mają znaczenie. Od chociażby założenie szwów, co przekłada się ostatecznie na efekt wizualny całego zabiegu. Więc pojawia się pytanie, czy każdy ginekolog może być ginekologiem estetycznym? Na pewno ten taki zmysł estetyczny, umiejętność patrzenia na pacjentek jest pożądana, ale wydaje mi się, że można go sobie wyrobić. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest taki, że mając umiejętności odpowiedniego rozrysowania operacji, zarówno przestrzennego, najpierw jakby wyobraźni, potem na samym pacjencie, gdzie jakby poruszamy się w oparciu o linijkę tak naprawdę i zaznaczamy te miejsca cięć operacyjnych, to w tym momencie, trzymając się tych zasad, możemy uzyskać właściwy efekt. I taka zasada, która obowiązuje od wieków w stolarstwie, obowiązuje również w chirurgii plastycznej, ginekologii plastycznej, to znaczy zasada dwa razy rysuj, raz tnij. Na zakończenie zapytam, czy ginekologia estetyczna to dziś temat otwarty, czy jednak wciąż temat tabu? To chyba nigdy nie był temat tabu, bo w głowach wielu pacjentek taka myśl kiełkowała, żeby coś zrobić z problemem. I ginekologia plastyczna dysponuje narzędziami, które potrafią ten problem rozwiązać. Zatem myślenie o ginekologii plastycznej w kategoriach tabu moim zdaniem nie ma miejsca. Faktycznie może w pewnych środowiskach jest to jakaś fanaberia, ale jeżeli spojrzymy na ciało jako jedność, to ja nie widzę specjalnej różnicy pomiędzy operacją plastyczną piersi czy operacją plastyczną w obrębie twarzy, a operacją z zakresu ginekologii estetycznej. Dziękuję doktorze za rozmowę. Dziękuję bardzo.